Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i zamąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani zamąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. I że umarli z stają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku: gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba, Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Szczęść Boże. Zapraszam na krótką refleksję biblijną z Ewangelii Łukasza, rozdział 20 od wersetu 27 do 38. Eee, zatytułowałem to Pytanie o zmartwychwstanie. Czytanie Ewangelii na 32. niedzielę zwykłą rok C. Dzisiejsza scena w Ewangelii jest, jest jedną z serii, w której przedstawiciele narodu izraelskiego starają się podać Pana Jezusa próbie, złapać go na jakimś błędzie w jego rozumowaniu, w jego interpretacji pisma świętego tradycji, po to, aby go oskarżyć, gdyż gdy dodamy jeszcze kolejne dwa wersety, które w, le w, le w lekcjonarzu są pominięte, mamy podsumowanie Ewangelisty w wersetach 39, 40, odpowiadając zaś, niektórzy z uczonych w piśmie powiedzieli Nauczycielu, dobrze powiedziałeś, bo już o nic więcej nie śmieli go pytać. Bowiem od początku rozdziału 20 mamy najpierw, że przychodzą e, u arcykapłani i uczeni w piśmie wraz ze starszyzną, pytając się Pana Jezusa o Jego władzę, z jakią, skąd pochodzi Jego władza, że to wszystko czyni. Jest również pytanie bezpośrednio przed naszą sceną o sprawę podatku. To mamy w wersetach od 20 do 26. I dzisiaj niektórzy z Sadyceuszów, ta grupa przedstawicieli narodu izraelskiego, która nie wierzyła absolutnie w zmartwychwstanie, przychodzą z tą sytuacją bardzo skomplikowaną pytając się o zmartwychwstanie oczywiście nie chcą być przekonani o zmartwychwstaniu raczej chcą znaleźć błąd w rozumowaniu Pana Jezusa dlatego odwołują się do prawa lewiratu zacytowanego w wersecie 28 nauczycielu Mojżesz tak nam przepisał jeśli umrze czyjś brat który miał żonę a był bezdzietny Niech jego brat weźmie wdowę i niech zbudzi potomstwo swemu bratu. To prawo lewiratu znajduje się w tej części Starego Testamentu, gdzie nie ma jeszcze żadnego spojrzenia na życie przyszłe. Tak więc prawo lewiratu było jakimś namiastką przedłużenia życia danej osobie w potomstwie i też w tym sytuacji można powiedzieć namiastką zmartwychwstania. Mamy też niektóre oczywiście księgi w Starym Testamencie, które teraz używamy w tych dniach w liturgii, czy to księgi machabejskie, czy mądrości, czy inne teksty, gdzie już jest to spojrzenie na życie wieczne jeszcze przed faktem zmartwychwstania pana Jezusa. Ale w większości Starego Testamentu nie ma tego spojrzenia, jest raczej spojrzenie na doczesność i dlatego. Prawo lewiratu jest jednym z takich praw, które stara się przedłużyć imię danej osoby w następnych pokoleniach. Ale Pan Jezus odpowiada im również odwołując się do Mojżesza, gdzie właśnie cytuje, że Mojżesz, jest na, Mojżesz nazywa Boga Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka. I Bogiem Jakuba, dlatego też Panie Jezus stwierdza, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, wszyscy bowiem żyją dla Niego. Zacytowanie tych trzech patriarchów warto również spojrzeć na ich życie w tym aspekcie niepłodności i Bożej interwencji, bowiem wszyscy trzej doświadczyli to w jakiś sposób. Na przykład w rozdziale 17 mamy: I mówił Bóg do Abrahama: Żony twojej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Błogosławiąc jej, dam ci z niej syna i będę jej nadal błogosławił. Także stanie się ona matką ludów, i królowie będą jej potomkami. Abraham upadł na twarz, roześmiał się, pomyślał sobie bowiem: Czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn? Albo czy 90 dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką? Bóg żegle zatem do Boga, oby przynajmniej Izmael żył pod Twoją opieką, a Bóg mu na to. Ależ nie, żona Twoja Sara urodzi z Ci syna, któremu dasz imię Izak. Abraham oczywiście powątpiewał, myślał po ludzku i myślał, że syn urodzony z niewolnicy będzie tym właściwym potomkiem. Jednak jest to... Ta Boża interwencja, Bóg zapewnia go, że nie ten syn z niewolnicy, ale syn urodzony z Sary będzie jego właściwym potomkiem. Później o niepłodności mamy też w przypadku żony Izaaka, Rebeki. Izaak miał 40 lat, gdy wziął sobie za żonę Rebekę, córkę Betuela Aramejczyka, Padam Aram, siostrę Labana Aramejczyka. Izaak modlił się do Pana za swoją żonę, gdyż była ona niepłodna. Pan wysłuchał go i Rebeka, żona Izaka, stała się brzemienna. I podobnie jest w przypadku e, również e, żony Jakuba, którego drugie imię nazywane jest Izrael, od tego połodzi właśnie imię narodu Izrael. E, jego żona również była niepłodna, jak to czytamy w 29 rozdziale w wersecie 31. Gdy pan widział, że Lea została odsunięta, otworzył jej łono. Rachel zaś była niepłodna. Siostra Rachel była płodna w przeciwieństwie do Rachel. Ale później w kolejnym rozdziale jest mowa o interwencji Bożej. A Bóg zlitował się nad Rachelą. Wysłuchał ją Bóg i otworzył jej łono. Gdy więc poczęła i urodziła syna, rzekła: Zdjął Bóg ze mnie hańbę, dał Dając mu zaś imię Józef, wesknęła: Oby Pan dodał mi jeszcze drugiego syna. Z tej perspektywy, przytaczając teksty dotyczące tych trzech patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba i również problemu sterylności, niepłodności ich żon i Bożej interwencji, Możemy właśnie popatrzeć na samych Sadyceuszów, którzy nie myślą w ogóle o perspektywie zmartwychwstania, myślą tylko po ludzku, o tej doczesności i o sposobie ludzkim załatwienia tej sprawy. W przeciwieństwie Pan Jezus daje im odpowiedź, ukazując, że mimo wszystko życie jest darem, które pochodzi od Boga, i tym właściwym rozwiązaniem nie jest stawienie na e, czynniki tylko ludzkie, ale postawienie na Boga, ale też otwarcie się na Boga, ponieważ jest też ta kwestia. Sadyceusze e, zacieśniali się tylko do perspektywy życia tutaj na Ziemi. Pan Jezus mówi o perspektywie życia tutaj na Ziemi, które przygotowuje do życia w przyszłości. Pragnę życzyć wszystkim owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii.